Państwu na pewno Lega miała, jak wszyscy widzieliśmy, zdecydowaną przewagę. Natomiast my byliśmy skuteczni w swoich poczynaniach. Wiedzieliśmy, że grę będzie prowadziła Legia, no bo jak sobie inaczej wyobrazić. Ale my potrafiliśmy odpowiedzieć, myślę, szybkimi kontrami. Z tego zrobiliśmy jedną po rzucie wolnym piękną bramkę. Druga, myślę, była jeszcze ładniejszej urody. No i było widać, że drużyna inaczej funkcjonuje niż nawet tydzień temu. Wszyscy byli niesamowicie zaangażowani w grę. Myślę, że wybroniliśmy się w kilku groźnych sytuacjach. No i też trzeba mieć odrobinę szczęścia, no bo niektóre nasze interwencje były z pogranicza karate czy innych dyscyplin. Ale summa summarum rozegraliśmy, myślę, dobre spotkanie, zarówno pod względem tym wolicjonalnym, jak i taktycznym. Zawodnicy wypełnili zadania, jakie mieliśmy nakreślone. No szkoda, że ta końcówka była nerwowa po czerwonej kartce, bo myślę, też Legia dominowałaby, ale nie byłoby tylu, powiedzmy, groźnych sytuacji. Ale i tak jestem bardzo zadowolony z wyniku. Gratuluję drużynie tego wspaniałego wyniku, kibicom, którzy przybyli. No i liczymy na to, że jest to początek czegoś lepszego dla ruchu. Dziękuję. Kacper Tomczyk, Telewizja Polska. Panie trenerze, bardzo mocny impuls w walce o utrzymanie. Chyba lepszego momentu nie dało się wybrać. Czy myśli pan, że to będzie punkt zwrotny w walce o ekstraklasę dla ruchu? No tak jak powiedziałem w końcówce mojej wypowiedzi, że liczę, że to będzie początek czegoś lepszego. Oby to był ten punkt zwrotny, bo myślę, lepszego bodźca nie można sobie wyobrazić. Na pewno szkoda tych czterech punktów, bo dzisiaj ta nasza sytuacja była zupełnie inna. Zupełnie. Trochę lepsza. Ale i tak będziemy walczyć do samego końca.